Bardzo Was pozdrawiam, kochani. Zachwycający jest Psalm 84. Dzisiaj, kiedy tak adorowałem właśnie Najświętszy Sakrament, tak mi niesamowicie oświeciło. Psalm 84 to jest moment, kiedy Izraelici idą do Ziemi Świętej, kiedy idą do Jeruzalem. To jest ich pielgrzymka. I oni tam idą z takim wielkim poczuciem tęsknoty. Tęsknoty, że idą do świątyni. Świątynia jest miejscem przecież, gdzie mieszka Bóg, więc idą spotkać się ze swoim Bogiem, idą, żeby doświadczać Jego bliskości. I właśnie kiedy tak idą, to w tym psalmie wołają: dusza moja usycha z pragnienia i tęsknoty do przedsionków pańskich. Oni tęsknią za świątynią. Oni tęsknią właśnie za tym, żeby doświadczyć, ujrzeć tam Boga. Znamy to. Znamy to właśnie z tego, co aktualnie doświadczamy. I kochani, zobaczcie, że kiedy dwie osoby się kochają, to tak właściwie te osoby przychodzą w pewną taką prozę życia. Wiadoma jest ich miłość, która jest podstawą, ale czasami tak jakby brakuje zachwytu. Bo ta codzienność jest po prostu taka, jaka jest. I bardzo często jest tak, że kiedy kogoś kocham, to tęsknię za tą osobą. Czyli tęsknota jest wyrazem miłości. I ten, kto tęskni, ten kocha. Dlatego tak było z Izraelitami, którzy tęsknili. Dlatego tak jest z nami. Kiedy może była jedna niedziela, gdzie nie byłeś na Eucharystii, a już zaczynasz tęsknić za Panem, za bliskością Jego w Eucharystii. Dlatego błogosławiona tęsknota. Bo tęsknota pokazuje nam nasze serce. Pokazuje nam to, że kochamy Boga. I to jest piękne. I tak troszkę jeszcze o pięknie kapłaństwa, kochani, bo ten sam psalm w 5 wersecie mówi: szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Bardzo osobiście doświadczam tego psalmu, dlatego że miejscem mojego przebywania jest dom Pana. Dlatego, że teraz, właśnie w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, Pan Bóg zaserwował mi rekolekcje. Rekolekcje takie, których bym sam sobie nie wymyślił. Dlatego, że każdego dnia 3 godziny jestem w Kościele i adoruję Najświętszy Sakrament. Dlatego, że wspólnie z kapłanami odmawiamy modlitwy, łączymy się z parafianami, łączymy się z tymi, którzy chcą właśnie na wspólnej modlitwie różańcowej. Prowadzimy transmisję mszy świętej. Ale to, co jest dla mnie niesamowite, to jest to, że teraz jest czas skupienia się na Panu. Że On zaprosił mnie do tego, żebym z Nim przebywał. I jak mówi psalm: zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych 1000. I kiedy ja właśnie siedziałem tam w świątyni, to tak sobie uświadomiłem, że ja robię to, do czego jestem powołany. Robię to, do czego jestem namaszczony. Przebywam z Bogiem. I kochani, tak mi się skojarzyło, jeżeli chodzi o pokolenie Izraela. Izrael miał 12 pokoleń. Jednym z tych pokoleń było pokolenie Lewiego. Każdy miał jakiś majątek i ziemię. Pokolenie Lewiego nie miało ziemi. Dlatego, że jak mówi Psalm 16, 5 werset, Pan jest ich dziedzictwem i przeznaczeniem. To On ich los zabezpiecza. I bardzo mocno też tego doświadczam właśnie jako kapłan, że kapłaństwo jest piękne. Bo moim miejscem jest właśnie świątynia, bo moim miejscem jest przebywanie z Panem. Bo moją codziennością jest Eucharystia i jednoczenie się z Nim. Jest to wielki przywilej, jest to wielki zaszczyt, jest to wielka radość. Jest to coś pięknego i niesamowitego. Dlatego Bogu niech będą dzięki za kapłaństwo, którego tak właściwie żaden z nas nie jest godzien. I jeszcze, kochani, przepiękna myśl, to jest już werset 7. Przechodząc doliną Baka, przemieniają je w źródło. Kochani, dolina Baka to jest dolina łez. To jest dolina śmierci. I ten, kto przechodzi z Bogiem przez dolinę łez, przez dolinę rozpaczy, przez dolinę śmierci, jeżeli to z Bogiem przechodzi, to Pan Bóg jest w stanie tą dolinę przemienić w źródło. To jest niesamowite. Czyli patrząc na dzisiejsze okoliczności,
Pan Bóg jest w stanie z tego wierzę, że wyciągnąć dobro, żebyśmy przyszli do Niego. Ja sam wyciągam z tego dobro, bo przychodzę i mam osobiste rekolekcje, kiedy przebywam właśnie z Bogiem, kiedy daje mi usłyszeć swój głos, kiedy widzę, że daje mi po prostu wiele natchnień. Niesamowite. Pan nas do tego właśnie zaprasza. I nie bójmy się Doliny Baka, bo Bóg Dolinę Baka jest w stanie przemienić w źródło. Dlatego, kochani, zakończę ostatnimi trzema wersetami tego psalmu. Zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw, postępując nienagannie. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Kochani, bardzo Was zachęcam, pozdrawiam i zapraszam. Psalm 84. Niech Was prowadzi i niech Pan Bóg nad Wami czuwa. Wszystkiego.